naszej Lex Gallery na wernisażu pani Iwony Wojewody Jedynak. Proszę Państwa, dla osób, które są z nami tutaj po raz pierwszy, kilka słów informacji to jest Lex Gallery. Jest to galeria, która powstała przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w 2001 roku. Była to taka przestrzeń dla nie tylko dla artystów, ale również dla radców prawnych, którzy mają pasje artystyczne, malarskie czy fotograficzne, no i żeby nie dla porównania, ale żeby prezentować również pasje naszych radców prawnych. Ostatni wernisaż, który się odbył 6 tygodni temu, właśnie radca prawny pan Jakub Sagan prezentował swoje fotografie. Dzisiaj mamy przyjemność gościć panią artystkę malarkę, panią Iwonę Jedynak, Wojewodę Jedynak. Panie dziekanie, czy mogę pana poprosić? Przy okazji powitam serdecznie naszego wicedziekana naszej izby, pana wicedziekana Gerarda Malińskiego. Bardzo miło mi państwa witać. Główny gość, bohater naszego spotkania, pani Iwona, jest znana nie tylko w kraju, ale i za granicą. I jest jeszcze młodą kobietą, ale już na długi staż. I studia Akademii Sztuk Pięknie skończyła na Wydziale Malarstwa i uzyskała również kilka dyplomów z wyróżnieniem. Nie będę wymieniał pracowni, profesorów, ponieważ mam chyba wyższą gawkę, ale można to się dowiedzieć, a nie chcę, żeby to fałszywie brzmiało i wyglądało. Szczególnie dla mnie jest przyjemna ten wernisaż, ponieważ w rodzinie mam osoby z zapędem malarskim i od małego przy tych pracach, pejzażach się wychowywałem. Dlatego każdy wernisaż tego typu sprawia mi szczególną przyjemność. A skupiając się oczywiście na naszym głównym gościu pani Joannie, chciałem powiedzieć, że zajmuję się głównie malarstwem sztalugowym. Skupia się na tym, że jest główna praca, chociaż nie tylko oczywiście, ale co jest ważne, zajmuje się, używa wyjątkowej, prawie że unikatowej techniki, to jest ten pery rzutkowy. Jadąc tutaj, zastanawiałem się, czy ta technika, na której się w ogóle nie znam, ma coś wspólnego z żółtym, jak ta ma na postawie. No i rzeczywiście ma, proszę Państwa. Nie będę udawał mądrego, nie będę opisywał i opowiadał Państwu, na czym ta technika polega. Mam nadzieję, że jak ktoś jest zainteresowany, to to, co ja się dzisiaj dowiedziałem od Pani, już mi dużo powiedziało o tej technice i te między innymi obrazy, które widzimy, właśnie między innymi tą techniką są tworzone. I w związku z tym obejrzyjmy te prace dla naszego ducha, naszych emocji, naszych przyjemności wewnętrznych i zapraszam Państwa bardzo serdecznie do obejrzenia tej pracy, tej pracy twórczej naszej szmalnej. Dziękuję Państwu za przybycie i zapraszam. A potem zapraszamy Państwa na drobny poczęstunek na pierwszy. Proszę podziękować Pani Krystynie za pomoc w realizacji wystawy. Mojemu Mariuszkowi dziękuję, mężowi za pomoc przy wieszaniu wystawy. Proszę bardzo, żeby zaczął malować. Popracujemy. Także dziękuję, że tu jesteście. Mam nadzieję, że warto było przyjechać, że coś zostanie w waszej pamięci. To też mam częstunek. Coś dla ciała, dla ducha. Dziękuję bardzo. Można nas czekać albo kupić. Przepiękny portret, to zobaczyć. Tam jak moja poza. Tutaj pani Iwony. Wszystkie te dziewczynka to jest Julka. Tam gdzie siedzi śliczny taki malutki chłopczyk, to jest tej mężczyzny pani Iwony. Siedleczek też jest niestety nie jest ujęty na żadnym portrecie. To jest dom, ale jest tutaj na siedle. Także zapraszam Państwa do oglądania tak naprawdę przepięknych prac. Ja myślę, że mury tego naszego obiektu są dobrą,
dobrze służą ekspozycji. Obrazy mają przestrzeń, mają oddech. Bardzo dziękuję panu wszystkim dzieciom. Dziękuję bardzo. To może pan prostunek, a piętrze jest. Dziękuję. Można składać gratulacje, można wręczać kwiatki.